Ale, no, ale jak mówię, no jest już co czytać, jest nad czym się zastanawiać, ale trzeba powiedzieć, że wszystkie te opracowania, przynajmniej te, które ja znam, no wśród nich są takie oczywiście opracowania, jak wydane, takie grubaśne tomy wydane przez prezydenta Kwaśniewskiego jeszcze, ale on był zupełnie obrażony, twierdząc, że rola agentury to problem zmistyfikowany, że w ogóle w badaniach historycznych można się tym nie przejmować. No, zupełnie, myślę, wpływają w sposób decydujący na tą kwestię, z pewnością. Według tych informacji rola agentury była konstytutywna dla całego, tak jak w tym referacie dzisiejszym czytałem, dla całego manewru. W ogólnej konstatacji na temat upadku Związku Sowieckiego, że w połowie lat 80. kierownictwo ZSRS uświadomiło sobie, że nieprzezwyciężalny kryzys komunizmu przeradza się w nieuchronną katastrofę systemu w jego breżniewowskim kształcie. 10 marca 1985 roku, 4 godziny po podaniu informacji o śmierci stalinisty Czernienki, ogłoszono, iż do władzy doszli ludzie zdający sobie sprawę z przegrania zimnej wojny. Nowym sekretarzem generalnym został wybrany Michał Gorbaczow. Gorbaczow od roku 1982 sprawował funkcję doradcy poprzedniego szefa KPZS, Jurija Andropowa, który z kolei wcześniej był szefem KGB. Gorbaczow podjął i przyspieszył plany tworzone przez swojego opiekuna, odwołujące się do dawnych koncepcji radykalnej liberalizacji systemu komunistycznego, jeszcze tworzone przez Berię i jego otoczenie po śmierci Stalina. Biuro polityczne KC KPZS decyzję o przeprowadzeniu pierestrojki podjęło jednogłośnie. Zaplanowano ją jako szeroki zestaw reform ekonomicznych i nieco węższy reform ideologiczno-politycznych. W sytuacji, w której Związek Sowiecki z powodu zapóźnienia gospodarczego i naukowego został zmuszony do wycofania się z wyścigu zbrojeń, nie można było dłużej utrzymywać atmosfery konfliktu w stosunkach z USA i państwami NATO. W ten sposób pierestrojka w sowieckiej polityce zagranicznej musiała przybrać postać planu na rzecz pokoju światowego. Ponieważ trwanie tego konfliktu w sytuacji narastającego kryzysu komunizmu zagrażało rozpadem państwa sowieckiego, co z kolei jako dotyczące mocarstwa nuklearnego wytwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa całej Europy, a nawet świata, Zachód pozytywnie powitał ten projekt i zaangażował się w niedopuszczenie do powstania chaosu na terenie państwa sowieckiego i tzw. sowieckiej strefy wpływu. W wytworzonej sytuacji sukces pierestrojki był warunkiem przetrwania Związku Sowieckiego, a to przetrwanie zależało od uzyskania życzliwej postawy, a nawet współpracy ze strony dotychczasowego wroga, czyli Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Proszący o pomoc polityczną, gospodarczą i finansową Związek Sowiecki musiał jednak wykazać, że oczekiwany wspólnie sukces pierestrojki nie zostanie wykorzystany do jednostronnego wzmocnienia imperium i powrotu w przyszłości do sytuacji z przeszłości. Oczywistą gwarancją ostatecznego zerwania przez Związek Sowiecki z polityką konfrontacji i agresji było unormowanie sytuacji w Europie Środkowej, czyli droga prowadziła przez wyrażenie zgody przez Związek Sowiecki na zjednoczenie Niemiec. No na początku to nie był plan włączenia NRD do RFN, a program utrzymania dwóch państw niemieckich. To wy wywalczyliście Polsce niezależność od obcych wpływów. To wy stanęliście na czele skutecznej walki o wolne, otwarte i demokratyczne wybory. To wy wytyczyliście drogę do gospodarki rynkowej. To wy daliście impuls do ogromnych zmian na mapie politycznej środkowej i wschodniej Europy. Można powiedzieć, że w tej stoczni zaczęło się pół tuzina rewolucji. Składam hołd wam wszystkim i każdemu z was. Reagan wyznaczył warunki dialogu z Moskwą w swoim przemówieniu przed murem berlińskim w Berlinie Zachodnim w roku 1987, apelując, cytuję: zburzy ten mur. W
ten sposób przy narastającej przewadze Zachodu wobec upadającego ZSRS wskazane zostały warunki zjednoczenia Niemiec jako proste włączenie NRD do właściwego państwa niemieckiego, czyli Republiki Federalnej. Dla Polski konsekwencje w postaci przesunięcia granic wolnego świata na Odrę i Nysę musiały być w tej sytuacji jednoznaczne. Oznaczały natychmiastowy rozpad komunizmu, ucieczkę komunistów za Bóg lub wtrącenie ich do więzień, wolne wybory i przejęcie pełni władzy przez Solidarność. Wielką grę o Niemcy Ameryka wygrała prawie całkowicie. Gorzej jednak wypada bilans gry o Polskę. Cytuję. Europa Wschodnia uwolniła się od dominacji sowieckiej. Niemcy się zjednoczyły, a Związek Sowiecki został rozwiązany, a wszystko to dokonało się bez większego rozlewu krwi. To jest cytat z książki George'a Busha seniora opisującej te wydarzenia. Trzeba zauważyć, że w tym opisie więcej jest domyślnie o Rumunii niż o Polsce. Ta fundamentalna różnica w traktowaniu Polski i Niemiec była z góry zamierzona. Ameryka pod kierownictwem Busha seniora płaciła Polską za utratę przez Sowiety marzeń o wielkim kontrakcie niemieckim, który miał posłużyć do unowocześnienia gospodarki imperium. Związek Sowiecki wyciągnął poważne konsekwencje ze zjednoczenia, znaczy poważne korzyści, mianowicie polegające na tym, że na pieniądzach tam Niemcy wpłacali wielkie sumy z okupu pewnego rodzaju z różnych tytułów, ale rzeczywiście cały proces nie przebiegł tak, jak na początku pierestrojki był planowany. W kwestii charakteru samej pierestrojki. 3 września 1917 roku Lenin pisał: obowiązkiem partii naprawdę rewolucyjnej nie jest głoszenie, iż niemożliwością jest pójście na żaden kompromis, ale wiedza, jak dzięki wszelkim kompromisom zachować wierność swoim zasadom, klasie i rewolucyjnemu Sejmowi. Na 25. plenum KC PZPR w marcu 1986 roku, odbytym już po 27. zjeździe KPZR, na którym Gorbaczow wystąpił przeciwko zastojowi, jak określano epokę gorbaczowską, breżniewowską, przepraszam, Jaruzelski interpretował pierestrojkę po swojemu. Spekulacje, czy obecny kurs KPZR jest miękki czy twardy, są pozbawione sensu. Jest to kurs na umocnienie, na przyspieszony rozwój socjalizmu, wyraz głębokiego odczytania Lenina, twórczego zastosowania jego nauk. A więc kompromis dla zniszczenia przeciwnika. Że Jaruzelski do tego stopnia zniszczył PRL, że w połowie lat 80. bilans handlu zagranicznego był dramatycznie na niekorzyść eksportu. Polska była obciążona olbrzymimi długami, gospodarka jeszcze bardziej niż sowiecka gniła i wszystko funkcjonowało właściwie dzięki tym szczególnym przywilejom w stosunkach ze Związkiem Sowieckim, czyli dostawą ropy i gazu, innych również surowców na specjalnych warunkach. Oczywiście w kontekście sankcji ekonomicznych, które zresztą nie Europa bardzo szybko, z których zrezygnowała, ale które Stany Zjednoczone utrzymywały. Teraz pierestrojka a PRL. Jaruzelski długo usiłował ignorować możliwość przekształcenia się pierestrojki w rzeczywiste zmiany. W marcu 1986 roku, przepraszam, jeszcze latem, w lipcu 1986 roku, w tezach na 10. zjazd PZPR pisano: wyszliśmy pomyślnie z dramatycznej próby, przed którą stanął nasz kraj. Przywrócony został rytm rozwojowy w życiu społeczno-gospodarczym. Polska stała się ponownie mocnym ogniwem wspólnoty państw socjalistycznych. I dalej. Każdy atak na podstawy ustrojowe państwa, każda próba jego osłabienia to obiektywne działanie antynarodowe. W dyskusji na 10. zjeździe, którą oglądałem w telewizji, upaństwowienie rolnictwa nadal pozostaje celem
do celu.